No to na tym polega całe życie, no, że trzeba zawsze coś tam załatwić. Muszę przyznać, że nie spotkałem się z taką jakąś postawą ludzi na ulicy, złowrogą, tak bym to nazwał. Bardzo miło mi jest rozmawiać z ludźmi. Często, nie ukrywam, robię sobie zdjęcia z tymi, których spotkam i po paru minutach ludzie, jeśli nawet mieli stosunek do mnie taki ambiwalentny, to uważają, że jestem normalnym gościem i chętnie takie pogawędki sobie toczę z nim. Nie wyobrażam sobie, że można by w piłce zrobić coś większego. No, ponad 11 lat byłem sekretarzem generalnym w 40 prawie milionowym kraju. To już jest zapłata za wszystko, co do tej pory się mogło mi przydarzyć. Nie ukrywam, że to wbrew pozorom nie była wcale zabawa, bo wszyscy myślą, że praca w związku to jest takie swobodne spędzanie prawie że wolnego czasu, ale tak na pewno nie jest. Ta kariera czasem wymagała różnych takich zabiegów sprytnych, żeby nie dać się pokonać, chociażby w takich trudnych momentach, kiedy takie bywały w PZPN-ie. Przypomnę, że za moich czasów 5 razy kurator chciał wejść do związku i objąć władzę i 5 razy się mu nie udało. Także dzisiaj wszyscy ci, którzy pracują, nie zdają sobie z tego sprawy, że te kilkanaście lat to była ciągła walka w obronie stowarzyszenia, jakim jest PZPN. Wcale to określenie beton jakby nawet wiekowo nie pasuje do naszych działaczy, którzy czasem w młodym wieku zajmują już ważne miejsca w piłce. Takie określenia najczęściej dziennikarze tworzyli i w felietonach bardzo ładnie to dla nich wyglądało. Beton albo leśny dziadek. Ale tak wcale nie było. Tak samo można powiedzieć o prezesie związku, który nie jest dużo młodszy ode mnie, bo jest drugą kadencję i też można powiedzieć, że jest betonem. A to, tak jak mówię, wcale nie musi oznaczać jakiejś postawy złej wobec piłki. Pod jednym względem jestem ja sam betonem, chociaż się w takim pejoratywnym znaczeniu nie uważam za taki beton. Mianowicie od lat, mogę powiedzieć młodości, bo już jako student uważałem, że w jednym względzie polski sport jest uzależniony od czynnika, który jest łatwy do przewidzenia i przeprowadzenia. Mianowicie cały polski sport powinien bazować na dobrych lekcjach wychowania fizycznego. I pod tym względem się nie zmieniłem. To zdanie moje, że jestem właśnie betonem i uważam, że wychowanie fizyczne jest najważniejsze, wypowiedziane kilkadziesiąt lat temu, do dzisiaj uważam za podstawę. Ja kończyłem na Śląsku uczelnię, więc wszyscy byliśmy kibicami Górnika Zabrze, bo to normalne, że to był najlepszy klub wtedy. Ale z racji tego, że Żywiec był jakby w okręgu krakowskim, no to kochało się również Wisłę Kraków. Był taki mały, który dzisiaj już ma 108 lat, klub w Żywcu. Nazwa pochodzi od rzeki, która przepływa przez Żywiec, Koszalawa, w którym miałem okazję przejść wiek trampkarza juniora i potem zawodnika pierwszej drużyny. Mieliśmy takie ulubione miejsce, musieliśmy sobie wykarczować takie drobne krzewy, ale drzewa musiały zostać, więc graliśmy właśnie mając dodatkowego przeciwnika w postaci wielkich dębów, które tam wtedy rosły. Dokładnie to samo miałem na myśli,
wspominając te czasy, bo rzeczywiście to był taki naturalny przeciwnik dodatkowy. Trzeba było wychodzić poza drzewo, żeby otrzymać od kolegi piłkę. Byłem takim może technicznie dobrze grającym, tak przynajmniej koledzy mnie określali. Natomiast co do walki takiej na boisku, to bardziej sprytem się kierowałem niż właśnie taką fizyczną grą. Nie, w dzieciństwie zbierałem oczywiście znaczki jak wszyscy i oprócz tego zbierałem monety jednogroszowe. Fakt, że często i 5 zł mi trzeba było wydać, żeby jedną groszówkę zdobyć. Miałem już ponad 500, ale miałem wspaniałą babcię, która miała gołębie serce i rozdała wśród moich znajomych i kuzynów cały ten taki pojemnik metalowy tych groszówek i skończyło się moje hobby. Mogę powiedzieć tak, że muzyka mi nigdy w tańcu nie przeszkadzała, więc to, co nie byłem jakimś miłośnikiem jednego stylu, dostosowałem się do tego, przy czym bawili się inni. Tak, zadziorny, ale tak jak mówię, w ramach takich demokratycznych rozwiązań. Żaden taki na zabij, jak to mówią, tylko uparty jestem bardzo, to fakt, ale myślę, że to jest cecha, która mi pozwoliła takie trudne momenty w życiu jakoś tam lepiej przejść. Mimo, że nie jestem w PZPN-ie już kilka lat, to ja tam dalej tkwię. To jest normalne, że temu stowarzyszeniu się poświęciłem tyle lat i trudno tak zapomnieć z dnia na dzień, że to nie jest też kilka lat, bo to mogę powiedzieć od 83 z przerwami. No to jest daj Boże kilkanaście lat pracy dla... To jest kawał mojego życia. Poza tym nigdy nikomu źle nie życzyłem, więc nawet gdyby nie wiadomo jaki wróg był tam teraz prezesem czy sekretarzem, to ja nie zmienię stosunku do PZPN-u. No to nie była żadna afera, bo to był może i zrobiono aferę z tego, ale tak jak mówię, to nie była afera, która zwłaszcza dzisiaj po tym, jak ludzie wzajemnie się nagrywają w życiu politycznym, żeby w ogóle mówić o jakiejś aferze. No to taka była pogawędka, że ten właśnie pan nagrywacza amatora się przeistoczył, no to już nie moja wina. Nie lubię rutyny, bo to człowiek się starzeje wtedy, a ja nie chciałbym jeszcze mimo wieku swojego się zestarzeć i być ciągle duchowo młodym. Ja niczego nie żałuję. Oczywiście masę błędów człowiek popełnił w życiu, ale de facto mogę chyba zaliczyć te swoje lata na plus. Praktycznie całą część taką swobodną poświęcam już trochę ogarnięciu się samemu sobie, bo nadszedł czas, żeby próbować podsumować swój żywot na tej ziemi.